Witam trenera zastępnego kadry kujawsko-pomorskiej, bo nie ma pana Korzana. Witam. Krótkie podsumowanie tej olimpiady organizacyjnie, jak wypadła drużyna, czy oczekiwania były większe, apetyty na sukces? Na sprawy organizacyjnej, bardzo dobrze. Masz tak, kryczały, że chcesz na rzutkę, to masz. Bardzo dobrze, olimpiada została przygotowana, warunki socjalno-bytowe na wyższym poziomie. Co do naszych występów, no, pierwszy mecz zaważył praktycznie na naszym końcowym wyniku. Przegraliśmy zbyt wysoko z Dolnym Śląskiem. Później mentalnie chłopacy się odbudowali, gdzie wygraliśmy 3 kolejne mecze. Patrząc z perspektywy bilansu 3-1, to jest bilans dobry, który mógłby dać nam medal. A niestety pierwszy mecz mały punkt zdecydował naszym 5. miejscu. Apetyty na pewno były na medal, ale tonowaliśmy to wśród zespołu. Sami zdawaliśmy sobie sprawę, jak silne są zespoły. Troszeczkę trzeba było szczęścia, no szczęścia na tej olimpiadzie. Jak wygląda ten rocznik w ogóle 2004? Czy to jest ciekawy rocznik? Czy jest dużo zawodników utalentowanych? Czy będzie mocna rywalizacja do kadry, bo tak dużo ich chłopaków jest? Na pewno jest wyrównany rocznik. Jest dużo zawodników o podobnych umiejętnościach, więc na pewno będzie na plus dla trenera kadry, bo będzie ta rywalizacja. W każdym zespole są dwie perełki, tak uważam, dwie, trzy, które można oszlifować. Na pewno będziemy mieli też pożytku w koszykówce i młodzieżowej, i seniorskiej. Trener Korzan musiał wyjechać na półfinały U20, został pan sam, wygrywa pan 2 mecze. Czy to się odbije nominacją do trenera głównego kolejnego rocznika? To już proszę pytać zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.